Druhno, mam takie pytanie. Jak Druhna osobiście ocenia ideę betlejemskiego światełka pokoju? To jest bardzo pozytywna akcja. Moim zdaniem oddziałuje i do wewnątrz, i na zewnątrz organizacji. Bardzo dobre narzędzie dla drużynowych, wszystkich drużynowych, do wykorzystania w naszej codziennej pracy wychowawczej. A dodatkowo to, że jest to akcja nie tylko polska, ale właściwie zaczerpnięta od naszych braci skautów europejskich i to, że jest na tak dużą skalę organizowana, dodatkowo tą pozytywność tego przesłania wzmacnia. Dobrze. Chciałem się też zapytać, bo co roku odwiedzamy różne instytucje ze światełkiem, co roku to światełko roznosimy. Jak ludzie w tych instytucjach reagują na to światło? Zazwyczaj bardzo pozytywnie. Ci, którzy spotkali się już z betlejemskim światłem pokoju, wręcz oczekują na to światło. Mamy takie sygnały, że w poszczególnych chówcach naszej chorągwi prezydenci miast, burmistrzowie, księża, dyrektorzy szkół wręcz pytają środowiska harcerskie, kiedy w tym roku dotrze do Polski ogień. I oczekują też harcerzy z przesłaniem corocznym światła betlejemskiego i z życzeniami bożonarodzeniowymi, bo one są jakby nieodłącznym takim elementem przekazywania światła. Jeśli harcerze docierają do wielu miejsc i przyzwyczajają tych, których obdarowujemy tym ogniem, to tym bardziej czekają w następnym roku. Rozumiem. Takie pytanie może bardziej osobiste. Jak spędza Druhna święta? Chyba jak wszyscy w gronie rodzinnym. Czasami wyjeżdżam do rodziny. W tym roku akurat spędzę święta w Gdańsku. Są to rozmowy przy rodzinnym stole, spotkania z ludźmi, z którymi nie widziałam się często dłuższy czas. No i odpoczywam. Kolędujecie wspólnie w domu? Zdarza się. Zależy, jakie głosy się zbiorą przy stole. Ja śpiewam, więc jeśli tylko jest okazja, to kolędujemy. A jakie plany na Sylwestra? No, takie chyba zwyczajne, towarzyskie. Nie na sali balowej, ale gdzieś tam spotkanie z przyjaciółmi, ze znajomymi. No to taki zawsze moment refleksji, mijający rok, a od jakiegoś już dłuższego czasu mam takie wrażenie, że te lata upływają coraz szybciej, więc te Sylwestry zdarzają się coraz częściej. Właśnie, przeszła tutaj Druhna do tego, że rok mija, kończymy pewien rok. Jak Druhna by oceniła ten mijający 2012 rok, zarówno w osobistym takim odczuciu i jako komendanta chorągwi, jak Druhna to ocenia? No, z osobistego punktu widzenia to ciągle kojarzy mi się, że czas płynie za szybko i w większości rzeczy, które człowiek planuje sobie zrobić, czy ma jakiś fajny pomysł na realizację, brakuje czasu. Ale z perspektywy wielości zadań, które są podejmowane w Chorągwi Gdańskiej przez środowiska i przez wszystkie chówce, drużyny, szczepy Chorągwi Gdańskiej, to jest nieprawdopodobny czas, bo gdybym tak usiadła dzisiaj i zaczęła wymieniać, wszystkiego pewnie nie wiem, co który chówiec, co która drużyna zrobiła, ale pewnie byśmy tutaj musieli dłużej posiedzieć. To są festiwale piosenki, to są rajdy, to są przedsięwzięcia, w które włączają się harcerze mające taki charakter charytatywny, pomocowy. Współorganizujemy wiele przedsięwzięć z samorządami, z urzędami, z innymi organizacjami. Wspieramy też tą działalność innych organizacji, udzielając się jako wolontariusze. Ten rok był pod znakiem euro, także tutaj to też pokazało jedność naszej organizacji z Facebookiem, bo była potrzeba, żeby wędrownicy się skrzyknęli i była potrzeba pomocy i to się udało, przynajmniej w Gdańsku.
Mieliśmy wczoraj, przedwczoraj, w czwartek była Wigilia, na której ogłaszaliśmy takie coroczne wydarzenie roku, za które uznaliśmy w tym roku tak naprawdę trzy wydarzenia. Pierwsze z nich to takie wydarzenie, które się odbyło w Sopocie, organizowane przez Komendę Chówca Sopot. To były ratownicze manewry, w których brały udział różne organizacje, a ich celem było przygotowanie się do udziału w zabezpieczeniu Euro 2012. Kolejnym chronologicznie wydarzeniem była wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego w Czernicy podczas kursów Macierzystej Akademii Kształcenia. Myślę, że to nie jest codzienne wydarzenie, że prezydent Rzeczypospolitej odwiedza obóz harcerski, a spędziliśmy przy ognisku z prezydentem fajne chwile. Śpiewaliśmy wspólnie piosenki harcerskie, bo prezydent i jego małżonka deklarują ciągle, że są harcerzami. Też mieliśmy okazję do rozmów o przyszłości harcerstwa i o tym, co harcerstwo znaczy w dzisiejszym świecie. W tym ognisku też uczestniczył Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, więc tym bardziej to było dla nas ważne spotkanie. I za trzecie wydarzenie roku uznaliśmy zgłoszony przez Hufiec Lemborg tydzień generała Sosabowskiego, organizowany przez jedną z drużyn działających w Lemborku. Uznaliśmy to wydarzenie za wydarzenie roku, w taką rangę nadaliśmy temu tygodniowi, bo jest to cenna inicjatywa z tego obszaru patriotyzmu, z tego obszaru zainteresowania harcerzy historią harcerstwa, podejmowana przez harcerzy, tym bardziej, że jest to taka tradycja kontynuowana z pokolenia na pokolenie właściwie tej drużyny. Więc takie trzy różne wydarzenia. Mogłabym tutaj ich wymienić pewnie jeszcze bardzo dużo, tak jak mówię, no nie starczy na to czasu, ale korzystając z okazji bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim, którzy się angażują w realizację tych zadań i w podejmowanie tej służby. No i prosić, żeby ten 2013 rok był też pełen niespodzianek i pełen zadań, które przynoszą nam satysfakcję z tej działalności. I mam jeszcze jedno pytanie. Czego chciałaby Druhna życzyć harcerzom i harcerkom Chorągwi Gdańskiej na nadchodzący nowy rok, na święta Bożego Narodzenia? Mhm. Zuchom, harcerzom, harcerkom, harcerzom starszym, wędrownikom, może też instruktorom, to piątek i szóstek jak najwięcej, bo wydaje mi się, że to jest to, co jest najważniejsze w życiu tak młodych ludzi. Zaraz potem wielu sprawności na rękawach mundurów, bo dla mnie sprawność jest czymś naprawdę wyjątkowym w harcerstwie. I to, że codziennie tak naprawdę możemy podejmować się uczenia się czegoś nowego, tak naprawdę wykorzystując same przyjemne metody, to jest coś niesamowitego. Wydaje mi się też, że mało korzystamy z tego narzędzia, więc życzę też drużynowym przy okazji, żeby umieli korzystać z tego narzędzia naszego metodycznego. Nowych sprawności, nowych stopni, nowych wyzwań. Na święta spokoju, radości, spędzenia tych świąt w gronie rodzinnym i z betlejemskim światłem na stole, bo ono ma nas ogrzać i dać nową nadzieję na nowy rok. Dziękuję uprzejmie również za rozmowę. Dziękuję, czuwaj.